Amen, amen, amen. Alleluja, proszę Państwa. Alleluja, gdy nadaje nasze radio. Tak FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Mogę się chociaż na ramach Zjednoczonej Prawicy, ale jednak pewien monolit. Oj, co się dzieje na świecie? Znaczy się zauwa. Chyba kilka stwierdzeń sądów, które jesteśmy, tak naprawdę o tym, czy stosuje się prawo, czy nie, no to starożytna bazylika. Co prawda tylko Kościół już sam bardzo stary, bo z tego wieku, ten, który teraz możemy widzieć, w którym jesteśmy, gdzie możemy się udać, ale tam w tym miejscu jeszcze wcześniej był zbudowany Kościół, jeszcze starszy był już w IV wieku, na początku IV wieku. Kościół zbudowany w miejscu, gdzie stał dom Sabiny, świętej Sabiny. Bogaty patrzył już bliżej niż tej, elementem rzeczywiście z pierwszej połowy drugiej wieku, która właśnie oddała się święta za wiarę w Chrystusa. Po tym jak na kluczu ją na modlitwie w katakumbach męskich, a więc w tym jej domu, jako domu chrześcijańskim, gromadził się Kościół rzymski. Takie nakręcanie tej takiej spirali konfliktu, często w które dało też można znaleźć miejsce, gdzie udziałał rzeczy trzeciorzędne, a więc to był dom, gdzie właśnie szczątło jest w szczelnicach. Często jako rozpoczęcie z ulegamy jest szczelnica wiosną latem, czy jesienią, ale chrzcić trzeba ludzi dorosłych. Jak też już wspomnieliśmy, jest to pierwszy kościół stacyjny. Kościół właśnie, kościół rzymski, wiernie Rzymu, gromadzili się w tym miejscu od wieku, właśnie po chwili świętej Sabiny. Nie w pierwszym dniu wielkiego Państwa. I potem pielgrzymowali po innych kościołach miejskich, każdego dnia w innym kościele i tak przez cały Wielki Post. Liturgia stacyjna, kościół świętej Sabiny, pierwszy kościół stacyjny. To są kościoły, gdzie żyli męczennicy, gdzie są pochowani męczennicy, gdzie są dzisiaj wielkie. A więc Święta Sabina, kościół bazylika, mieści szczególne miejsce. Nie tylko dla dominikanów, którzy mają tutaj swój dom generalny, gdzie żył święty Dominik, święty Jacek Obrowąc, jak też wspomniałem, tam otrzymał habit z jego domu. Ale kościół bardzo ważny to miejsce dla kościoła powszechnego, kościoła w Rzymie. Że ten element nieposłuszeństwa obywatelskiego, on i tam jest stosowany, na świecie był stosowany i będzie stosowany, tylko właśnie liturgia właśnie Wielkiej Środy. Jest przerwany, ale już święty Grzegorz Wielki, tam też papież Grzegorz Wielki, tam sprawiał liturgię Środy Popielcowej, to jest VII wiek, a więc już od wielu wieków. I tradycja ta była jakiś czas przerywana z różnych powodów. Na dobre ta tradycja powróciła za pontyfikatu Jana XXIII, a więc w połowie XX wieku. I potem już od tego czasu nieprzerwanie każdego roku tutaj właśnie papieże rozpoczynają też Wielki Post. Tak też dzieje się w tym roku. No tak, już to demokrację po roku 79, a w taki sposób prawny walczono z biznesmenami, prawda, niszczono i tak dalej. Nie ma znaczy, to jest umowa. Tak, to jest taka sprawa, że ta działanie politycznej motywowana polityczki, i dopóki nie będzie, a ludzie się zorientują, że jesteśmy akurat mądrym narodem, tak jak i inne narody, że jeżeli władza, jak to się mówi, przegnie w jednym momencie i zacznie stosować prawo karne do walki politycznej, lutego 2017. Do takiej władzy nie będzie trzeba czekać na żadne apele i tak dalej, więc dopóki społeczeństwo nie odczuwa, że władza jest opresyjna, represyjna, no to tutaj żadne apele polityczne nie radzą. Jakub Szczepański, myślę, że też trzeba sobie powiedzieć jasno, że jakiekolwiek działania prokuratury wobec znanych osób, czy też osób zaangażowanych w politykę mogą budzić
emocje, no ale od tego jesteśmy my, jesteśmy dziennikarze, żeby sprawdzać, co udało się zebrać tej prokuraturze, czy faktycznie muszą mówić, że na przykład, nie wiem, zarzuty są tęte, czy nie, czy można kwalifikować dane zachowanie, czy też ruchy śledczych jako polityczne. No od tego jesteśmy my i mam nadzieję, na razie, nie wiem, nam nikt nie utrudnia pracy, przynajmniej mnie, także myślę, że ja zastanawiam się, co się stanie, albo co by się stało, gdyby na nieposłuszeństwo obywatelskie zareagowało nieposłuszeństwo obywatelskie i na przykład ktoś się pojawił pod domem pana Marka Borowskiego. No nie wiem, to jest rzeczywiście niebezpieczne i granice naginane są do momentami absurdalnych rozmiarów. Na razie dziękuję za pierwszą część debaty dnia. Krzysztof Ląż, nasz dziennik jako szczepański, dziennik Fakt. Wracamy do rozmowy, ale po informacjach o 17.30. Polskie Radio 24, minęło 17.30, czas na informację. Raczej nie, bo to ja tam rodzice mieszkam. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego będzie mógł korzystać z materiałów archiwalnych Komisji do Spraw Zbrodni Wojennych ONZ. Zostały one odtajnione w 2017 roku. To efekt starań wiceminister kultury Magdaleny Gawin i jej współpracy z MSZ. W archiwaliach tych znajdują się m.in. raporty polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, który informował Zachód o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w Polsce. A właściwie to wie pani, co właściwie to wie pani, co niech pani skasuje te instytucje, bo one są wszystkie takie same, one nie bywają kredytu. Tylko jak ktoś ma 100 lat i 100 lat pracuje. To bardzo piękne widokiem, wrażenie matki zasłużone w wychowaniu dzieci. Dzięki wam istnieje Polska. Prezydent podkreślał, że matki mają swoje zasługi w odzyskaniu niepodległości Polski i kształtowaniu podstaw patriotycznych w rodzinach. Dziękuję za wielki trud wychowania dzieci w duchu patriotycznych, w duchu służby. Jesteście panie naszym największym dobrem narodowym. Jakiś agrykol, chora i potem dobra. Polskie matki, które wychowują dzieci, które troszczą się o to, żeby tradycja... Płacą, wiesz, tym komuchom starym, co im zabrali 8 tysięcy emerytury, mają 2,5, i połowa co od nowa. Czterech pokoleń Polaków. Prezes Związku Dużych Rodzin Joanna Krupska zaznaczyła, że bez rodzin wielodzietnych nie można myśleć o wzroście demograficznym. Podkreśliła, że według danych statystycznych rodzin wielodzietnych ubywa. W 2002 roku było ich 1 000 000, teraz jest 520 tysięcy. Aresztowania pierwszego dowódcy AK, generała Stefana Robeckiego Grota, ulszczono w Warszawie 76. rocznicę powstania Armii Krajowej. Było to największe podziemne wojsko w okupowanej Europie w okresie maksymalnej zdolności bojowej. W lecie 1944 roku siły AK liczyły około 380 tysięcy żołnierzy. Kwiaty pod tablicą upamiętniającą generała Robeckiego Grota złożono przy Spiskiej 14 w Warszawie. To właśnie tam, blisko 75 lat temu, Gestapo aresztowało dowódcę działającej wówczas od 1,5 roku Armii Krajowej. Bratanica Stefana Robeckiego, Krystyna Robecka-Trzewicka, tak mówiła o przesłaniu jej stryja. Jego sukcesem było akcja scaleniowa. Gdyby nie ta akcja scaleniowa, to Armia Krajowa, to też by się to było dzieliło na części. On po prostu łączył z Armią Krajową nierozerwalnie. Łączy się powstanie warszawskie. Jego uczestnik Jerzy Zakrzewski, pseudonim Młot, zwraca uwagę na obowiązek utrzymania pokoju. 70 lat po wojnie, nie ma wojny. Dalej niech z tych 70 zrobi się 700 lat. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kastrzyk podkreślał, że pokolenie generała Grota cechowało poczucie służby. Służyć wspólnocie, służyć ojczyźnie. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku na mocy rozkazu generała Polskie Radio. W oddziałach Poczty Polskiej będzie można aktywować tzw. profil zaufany, który pozwala załatwić sprawy urzędowe online. Ogłosili to w Andrespolu koło Łodzi szefowie poczty. To szczególne ułatwienie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, w których nie ma innych instytucji oferujących kontakt z administracją państwową. Profil zaufany pozwala na złożenie wniosku o dowód osobisty czy sprawdzenie przez kierowców liczby punktów karnych, mówi dyrektor Biura Informatyki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Łukasz Czechowski. Konferencje, możemy albo skorzystać z konta Revelo, który już wcześniej zarejestrowaliśmy się. Daj Bogu mi cierpiącym i pojął weryfikacji tożsamości. Dostaniemy do podpisania ten dokument. Wysłuchaj o pamięć swój ruch zgromadzony na uroczystej serce i daj się ponosić w wobec swoich dzieci.
które ufają krzyżowi Barajęcy. Zapowiada Poczta Polska, konto zaufane w Elo będzie można założyć za pomocą urządzenia mobilnego, które będzie miał przy sobie każdy listonosz. W białoruskiej armii wszczęto 48 spraw karnych. Ma to związek z ujawnionymi przypadkami naruszeń dyscypliny wobec młodych żołnierzy, tzw. dziadowszczyzny, czyli fani. Najwięcej spraw karnych, 22, wszczęto w jednostce szkoleniowej pieczy koło Borysowa. W październiku ubiegłego roku media nagłośniły sprawę śmierci 21-letniego szeregowca Aleksandra Korszycza. Mężczyznę znaleziono powieszonego ze związanymi nogami. Jednocześnie media opisywały przypadki zabierania przez starszych żołnierzy telefonów komórkowych i pieniędzy ich młodszym kolegom. W sumie śledztwo objęło domniemane nadużycia w 16 jednostkach wojskowych. Sprawą osobiście zainteresował się prezydent Białorusi, Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis giełdowy. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Sesja na warszawskiej giełdzie ostatecznie zakończyła się na plusie. WIG20 zyskał ponad 0,7%. Dziś sporo emocji mieliśmy na parkiecie. Ostatecznie jednak odrabiamy straty, mówi Tomasz Jerzyk z domu maklerskiego Banku Zachodniego WBK. Na 20 największych spółek zyskały akcje 17 i tylko 3 straciły, a były to Walory, JSW, Asseco i BZWPK. Najwięcej zyskiwały dziś akcje spółek energetycznych i paliwowych. Nieco słabiej wypadły dziś akcje spółek z sektora finansowego. Obroty na sesji wyniosły 755 milionów złotych. Największe odnotowano na akcjach PKN Orlen, PKO BP, PKO, KGHM i PZU. Dolar kosztuje 3,37 zł, euro 4,17, frank szwajcarski 3,61, funt brytyjski 4,69 zł. Więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polski Radio.pl. Radio 24. Słowem wszystko. A 23 to są minuty, które zostały nam na godzinę 18. Same oprawki. Debata dnia. W debacie dnia przypomnę Krzysztof Lączny z naszego dziennika i Jakub Szczepański z dziennika Fakt. Witam ponownie. Panowie, chciałem zapytać o informację, którą już słyszeliśmy na naszej antenie, także przed chwilą w informacjach dnia. Chodzi o materiały, które Polska dostała jako czwarty w ogóle podmiot na świecie zgromadzone przy ONZ, a to niedawno jeszcze tajne materiały informuje wiceminister kultury Magdalena Gawin, w których zawarte są raporty rządu polskiego w Londynie, które za pośrednictwem wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej informował zakłód o obozach koncentracyjnych w Polsce, o eksterminacji ludności cywilnej, o eksterminacji inteligencji oraz o zakładzie rzutów europejskich i polskich. Były podawane wszystkie nazwy obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, łącznie z ich lokalizacją. Alianci wiedzieli, co się dzieje w Polsce i nie podjęli żadnych akcji, nie podjęli żadnej prewencji, nie zbombardowali ani jednej linii kolejowej, która prowadziła wagony pełne ludzi do obozów i do komór gazowych, mówiła na konferencji prasowej wiceminister kultury. Czy ta informacja, czy te dokumenty odtajnione w formie już cyfrowej przekazane opinii publicznej pomogą Polsce w prowadzeniu narracji historycznej i w budowaniu prawdy o tym, co działo się w II wojnie światowej? Panowie, ja chcę już sobie zastosować te dokumenty. Można dostosować to. Nie mam na razie takiej informacji, one zostały zgromadzone przez specjalną komisję do spraw zbrodni wojennych i wiem, że do tej pory były te dokumenty
Rekonstrukcja obecnej polityki informacyjnej. Wydaje mi się, że w ramach obecnej.
oraz niedziałającego Centrum Informacyjnego Rządu, na które zresztą wskazywał poranny gość radiowej Trójki, minister Marek Suski, Jakub Szczepański. Wspominając Boże zbawczą lękę Twojego Syna, jak również cudownie Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród nieczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Do rządu. Jeżeli prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym. Stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Natomiast się nie dziwię, dlatego że niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. Abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, swoimi świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą prowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Uświadcz wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby Twojego sługę mienie godnego, naszego wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i całe ludzko. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim o dobry Ojcze, wierność ze sobą wszystkie Twoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do Twojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. To nie ulegam wątpliwości, to w każdej dziedzinie, czy gospodarki, prawda, czy finansów, czy polityki historycznej, jak byśmy mówili w Polsce, rzeczywiście Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie dzieci wieków. Ale właśnie, każdy tam sobie coś organizuje, już pamiętam, jak w formie takiej pewnej anegdoty, przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowo, ośmielamy się chyba we Francji jakiś rok Polsce, coś takiego. I okazało się, że każde ministerstwo sobie robiło jakąś imprezę. I ci oficjele francuscy już byli zorientowani, no tak, byliśmy w marcu na jakiejś imprezie, teraz jesteśmy w czerwcu, w sierpniu podobno znowu to chce być. Taki po prostu, no każdy sobie coś tam robił, każdy resort robił, żeby potem w raportach pokazać, prawda, że myśmy tu robili jakąś imprezę, uczyliśmy rok Polski, czy jakiś, nie wiem, czy Mickiewicza, czy kogokolwiek innego. I tu już brakowało spójności, a teraz przy nowym kryzysie, bo mamy wobec Polski, właśnie wyszło, sami ministrom właśnie wyszło, że jednak no, pewne procedury złamać, wprowadzić nowe, jednak jest ciężko. Ja na przykład też zastanawiam się, dlaczego przy tej całej sprawie kryzysu polsko-izraelskiego no dość bierna jest Polska Fundacja Narodowa, która no jednak myślę, że tutaj powinna, tu jest jej rola, chociażby, żeby, nie wiem, wykupywać ogłoszenia płatne w prasie zagranicznej, prawda, jakoś taki szybki reagować właśnie i na bieżąco, prawda, no ma pieniądze, po to te fundusze, tak mi się wydaje, powinny zostać zgromadzone, chyba, że stanie od zła wszelkiego, ale załóżmy, że właśnie po to ta fundacja powinna być, żeby właśnie szybko reagować na bieżąco, a potem wchodzi cały aparat państwowy, grzechu i bezpieczną od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale w każdej dziedzinie on powinien po prostu funkcjonować, czy gospodarczej, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. O tym przedstawił szef Komisji Europejskiej, że będzie powiązany z praworządnością. To jest propozycja oczywiście, ale debatowana będzie Panie i w przyszły Chryste, piątek i szczegółowo już w maju, więc to jest taki aspekt, polityka informacyjna i działanie rządu może być, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, niezgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Biorąc pod uwagę te wszystkie przeciwności, które wspomniał redaktor Krzysztof Nosz. Przekażcie sobie znać spokojnie. Stracić kulisy takie, troszeczkę takiej dziennikarskiej kuchni. Każdy dziennikarz, który
wysyła pytania do jakiegoś ministerstwa, czy też do CIR-u, no wie mniej więcej, jak to wygląda, tak? Jeżeli wysyłamy swoje pytania w jakiejś interesującej nas sprawie do CIR-u, to wtedy CIR przesyła to do danego ministerstwa, to trwa 2 tygodnie, jeżeli nie, to jeszcze przedłużamy termin odpowiedzi. I to się strasznie, strasznie wszystko ciągnie. Mi się wydaje, że brakuje takiego ośrodka decyzyjnego, ponieważ to praca rzecznika, no też nie oszukujemy się, no nie jest to, nie jest to łatwe, jest to ciężki kawałek chleba. Z kilkoma rzecznikami rządu miałem przyjemność już rozmawiać, no i to jest taka praca, że człowiek wstaje rano, załóżmy o 6, do południa już ma telefon rozładowany, później musisz znowu go doładować i tak do późnych godzin wieczornych czy też nocnych, więc ja się nie dziwię, jedna osoba z pewnością nie jest w stanie tego, jak to się mówi, ogarnąć. Tak? Na poziomie krajowym, mówi pan, tak. A co dopiero na poziomie zagranicznym, no właśnie, żeby to wychodziło, żeby wychodził jeden spójny komunikat z każdego resortu. Załóżmy na jedną ustawę, którą opiniuje czy MSZ, czy Ministerstwo Sprawiedliwości. Do tego dochodzi Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera. No i teraz to się podobno zaczęło, tak powie Anna Kuczyńska, bo jest zupełnie inny sposób. Oto barany Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Z jednego urzędu, że jakaś jest poprawka do ustawy wnoszona przez drugi urząd. To jest w ogóle rzecz niespotykana. I tutaj na pewno trzeba ruszyć te skostniałe struktury urzędnicze państwowe, bo one sobie tak działają, tak jak pan mówi, 2 tygodnie, tak? No bo mamy temu osobę 14 dni, to tam specjalnie się nie spieszmy, bo jak pokażemy, że można w 3 dni, no to potem będą nas żądali w 3 dni, prawda, jakieś tam decyzji. Mówimy tutaj o relacjach rzecznik, ale to samo mówią ludzie, którzy stają sprawy urzędowe, że jest 14 dni zgodnie z KPA, to po prostu te 2 tygodnie mijają, oni doskonale wiedzą, że wcześniej urzędnik nie dał, nawet jeżeli ma ten dokument, to go przetrzymuje, żeby za szybko PDN go nie dostał, więc tak naprawdę to jest oczywiście cały problem funkcjonowania państwa i właśnie musi być na pewno w tej polityce informacyjnej ktoś, instytucja koordynująca, no, można naturalnie powiedzieć, że to MSZ, prawda, który ma placówki, ale jak się potem rozmawia z dyplomatami, to nawet w tych placówkach nie ma koordynacji działań, bo wydział ekonomiczny sobie robi tak, wydział jakiś sobie robi tak, no oczywiście tam służby specjalne, wojsko i tak dalej, zupełnie inaczej działa, więc tak naprawdę mamy pytanie o to, jak funkcjonuje państwo i odpowiedź jest, że funkcjonuje na tym powiedzmy niższym szczeblu i od tego trzeba zacząć. Często tworzy się chaos komunikacyjny, przypadkowo zupełnie, ale jest ta ciekawa sugestia w dzienniku Gazecie Prawnej, żeby to nowe ciało zajęło się i według informacji DGP ma zająć się wczesnym ostrzeganiem, czyli ostrzeganiem szefa rządu na przykład przed konsekwencjami pewnych ustaw, które mogą być bardzo prawdziwe. Już się niepokoję, Jakub Szczepański, oddaję głos. Mnie się wydaje, że ten tekst dziennika Gazety Prawnej to jest dla rządu taki trochę kłucze jaju, bo on jakby koniecznie więcej wiec można. Wiele problemów bez przesady. Właśnie komunikacyjnych, które bez dotykają przesady. Więcej się modlić, więcej. Tutaj wydaje mi się, że ja traktuję tę zapowiedź, to dementi. Więcej się modlić, nie zebrać, nie brać na lichwę, nie kombinować, bo sobie tam wszystko to są. Czyli Centrum Informacyjnego Rządu. No i tam będzie ośrodek decyzyjny sprawiedliwego powtarzania, nie będzie spychanie. Zrezygnujemy z takiej polityki, ja troszeczkę spychowa, w stosunku do dziennikarzy czy też innych petentów. Chodzi o nasz interes, chodzi o, nie chcę tutaj być jakiś mówić koronowany, chodzi o interes Polski, nie tylko ekipy rządzącej, tylko nas wszystkich. No, kiedy pamiętam dziennikarzy w Warszawie, czyli od 2013 roku, to narzekania na CIR były także przy poprzedniej władzy i przy obecnej. Jedna ta struktura jest, no jaka jest, panowie, ale mamy nie do końca, nie panowie, w takim razie rozumieją informacje poszczególnych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego dotyczącą ustawy reprywatyzacyjnej. Dziś Jacek, przepraszam, jeden z gości polskich radia, Marek Suski, mówił o tym, że ta ustawa wymaga poprawy, bo w obecnej kształcie ona wręcz zagraża budżetowi państwa poprzez uruchomienie tak dużej lawiny roszczeń, że państwo po prostu zbankrutowało. Czy to jest wyrzucenie je do kosza, czy zamrożenie na lat? Myślę, że bardziej skłonię rzeczywiście ku tezie, że jest to cały system, ustawy, bo proszę państwa, niewątpliwie który mamy problem z od Chrystusa odstąpił od lat i tak naprawdę ciągle odkładamy. I ten argument odnośnie braku pieniędzy ciągle się pojawia, tylko
sami oszuści. Jakoś sobie poradziły z tym i wcale nie zbankrutowały, więc trzeba to trochę rozwiązać. Natomiast ja myślę, że jest to też kwestia tego, że rzeczywiście ten projekt, który był teraz przygotowany na chybcika, tak byśmy powiedzieli szybko. To Jezus by tak to był? To ty chora jesteś? Przez środowisko były właścicieli, że jest Jezus by tak nie był. Uchwalona zarządu. Ani po łacinie by nie mówił, ani po łacinie by nie śpiewał. Ja też uczestniczyłem jako dobre przeróbki czekali. Obawiać jednak na głowę te roszczenia żydowskie, prawda? Senat, Kongres Amerykański, tak. Pewnie niedługo zakończył w ogóle pracę nad tą ustawą, więc te naciski polityczne one mogą być coraz większe, więc tak naprawdę chyba trzeba by jednak na kanwie naszej wcześniejszej dyskusji siąść, policzyć, popatrzeć na te pewne zagrożenia i jakiś projekt przyjąć, który zadowoli obywateli polskich, ale również no, trzeba mieć na uwadze to, że będą bardzo duże roszczenia od organizacji żydowskich, ponieważ są spadkobierców, bo oni nie żyją już. I jeżeli będzie przyjęty jakakolwiek projekt ustawy, to na pewno te naciski będą jeszcze ostrzejsze. Może to jest ja bardziej traktuję to jako pewne takie odłożenie, żebyśmy się zastanowili i próbowali przygotować jeszcze lepszy projekt. Może to jest dowód na to, że działa już mechanizm wczesnego ostrzegania. Jakub Szczepański. Tutaj znowu mamy problem komunikacyjny, ponieważ zdaje się, że jeszcze w październiku, wydaje mi się, że przyszły premier powiedział, że ta ustawa może przejść. I ponieważ wiadomo, no, wszyscy czekają na tę ustawę, zwłaszcza byli właściciele, no też trzeba spojrzeć na to, jakie są rozwiązania zawarte w tej propozycji ministra Jakiego. One dotyczą głównie obywateli polskich i krąg dziedziczenia jest znacznie zawężony, ponieważ on się zawęża do pierwszej linii, czyli najbliższych krewnych. No i najpierw mamy przekaz w październiku zeszłego roku, o którym na przykład ja pamiętam, dziennikarze pamiętają, w momencie, że ludzie też pamiętają, że jednak uda się przeprowadzić tę ustawę, wprowadzić ją później, teraz mija 3 miesiące. To chyba wtedy mówiono, że 20 miliardów i to złożone tak, na tak, teraz już nie mówiono, że nie będzie na to stać, no więc zmieniła się sytuacja polityczna zdecydowanie w ciągu ostatnich lat. Już to mówię. A poza tym, to co mówi właśnie kolega. A poza tym nie mamy więcej czasu, przepraszam. Mocnie, ale nie mamy już więcej czasu. Jakub Szczepański, Fakt, Krzysztof Łosz, nasz dziennik. Dziękuję. Piotr Wąż, bardzo dziękuję za debatę dnia w Polskim Radiu 24. Dobrego popołudnia. Reklama. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Zimmeni leśna zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Leczenie zatok w sprayu.
masz gumę do rzucia? Coś powinna. Do końca, komunia święta, jeszcze świętej Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kartem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detuzana uwolni się od kaszlu. Palenie szkoły zdrowia, palenie osiągu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na TX2 w czarnej tubie. Składniki TX2 umożliwią wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na TX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Teresa, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichę kapłostyka. Miłosierny Boże, niech święty sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty. Aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie i przyniosły nam uzdrowienie przez Chrystusa Pana naszego. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam Ficard dla Twojego serca. Aflofarm. Po reklamie. Ja, Mszy Świętej, i jeszcze błogosławieństwo. Jak to, co się zdarzyło dawniej, wpływa na to, co się dzieje tu i teraz? Jak rozmawiać o przeszłości, gdy historia była naukowa, a nie tylko... Idź, dziadugo, nie ma reklamy, u nas nie ma reklamy, rozumiesz to? Uprawnione błogosławieństwo. Niechaj umocni go w dobrych postanowieniach, aby nigdy nie oddalił się od Twojej woli i składał Ci dzięki za Twoje dobrodziejstwa przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna. Badań nad totalitaryzmami uzyskał dostęp do archiwów Komisji do Spraw Zbrodni Wojennych ONZ. W Polsce brakuje rąk do pracy.